Horoskop na miesiąc listopad dla wszystkich znaków zodiaku. Kochani moi państwo, widzowie, subskrybenci, słuchacze, nowi, słuchacze, którzy tutaj pierwszy raz jesteście, witam was najserdeczniej na moim kanale Orakel Miłości u Wróżki Loeli, a ja nazywam się oczywiście Wróżka Loelia. Dzisiaj powróżę wam z karty Tarota na następny miesiąc. Zobaczymy, co karty pokażą, jakie przestrogi może dadzą. Dla każdego znaku zodiaku wyciągnę jedną kartę rady i porady na następny miesiąc. Zobaczymy, jakie energie pokażą się w tych kartach, co w ogóle, jaki temat w ogóle wystąpi. Kochani moi, jeśli nie jesteście jeszcze subskrybentami, proszę was, zapraszam was, zasubskrybujcie oczywiście mój kanał dzisiaj, naciśnijcie na subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, byście dostawali od YouTube'a ciągłe powiadomienia o moich wróżbach codziennych dla was. Zaznaczam, że te wróżby, które tutaj publicznie nagrywam, są wróżbami oczywiście kolektywnymi, czyli dla ogółu, tak? To są wróżby grupowe, więc każdy musi wybrać to, co pasuje, co właśnie do waszej własnej historii rezonuje. Natomiast nie możecie tego traktować jak wróżb prywatnych. A propos, na wróżby prywatne, osobiste zapraszam was oczywiście również. Wtedy powróżę wam konkretnie na wasze pytania, na wasz konkretny problem. Napiszcie do mnie e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem w komentarzach. Na moim kanale oczywiście jest mój adres e-mailowy wszędzie do znalezienia, więc napiszcie mi adres, napiszcie mu na mój adres e-mailowy, to wtedy odpiszę wam, jakie są warunki takich wróżb, kochani, i umówimy się na termin wróżby. Dobrze, moi kochani, więc proszę was o lajki z kciuczkiem w górę, bądźcie aktywni, komentujcie, subskrybujcie, piszcie mi na e-maila. Zaczynamy. Zaczynam od znaków żywiołu powietrza, czyli najszybszego żywiołu, bliźnięta waga wodnik. Tak jak tutaj wam będę przedstawiała tymi żywiołami, będę to wszystko segregowała, żeby był jakiś porządek tutaj. No i oczywiście wyświetlę wam również czasówkę pod spodem, żebyście mogli szybko znaleźć swój znak lub swój ascendent. Przypominam, że są tak zwane znaki słoneczne, czyli to jest ta data urodzenia wskazuje wam na znak słoneczny, ale również jest znak ascendentu, który również może być bardzo silny. Na przykład u mnie, ja jestem wagą, ale mam znak ascendentu skorpion i ten skorpion jest naprawdę bardzo silny u mnie. Także możecie sobie zawsze odsłuchać te dwa wasze znaki. Ja sobie zawsze słucham też u innych wróżek wagę jako znak słoneczny i skorpion jako znak ascendentalny, tak? Więc tak samo wy możecie zrobić, posłuchać sobie dwóch tych znaków. Dobrze, kochani, więc zaczynamy. Zapraszam najpierw na początku bliźnięta. Wszystkie bliźnięta. Proszę o radę dla bliźniąt na november, na listopad, przepraszam. Proszę o radę dla bliźniąt na listopad. Proszę o radę dla bliźniąt na listopad. Proszę o poradę dla bliźniąt na listopad. Proszę o poradę dla bliźniąt na listopad.
As buław, kochani. I w przełożeniu sprawiedliwość. Czyli jeśli czekacie w listopadzie na jakieś decyzje sądowe, urzędowe, czy macie do przebrnięcia jakieś procesy, czy sprawy właśnie tutaj rozwodu, czy podziału majątku, czy inne sprawy, tak, alimentów, opieki rodzicielskiej, podziału majątku, to lub jakieś inne sprawy urzędowe, na przykład z urzędem fiskalnym lub no inne, jakieś, jakiekolwiek by to nie były sprawy urzędowe czy notarialne, to tutaj w listopadzie, słuchajcie kochani, sprzyjający do tego miesiąc, pod warunkiem, że weźmiecie sprawy w swoje ręce i że będziecie energicznie, aktywnie, odważnie działać i załatwiać sprawy. Aktywnie jest tutaj szansa na załatwienie tych spraw pozytywnie i przejście tutaj przez te sprawy urzędowe czy sądowe z sukcesem wręcz, pomyślnie, tak? Jest szansa, by coś przedsięwziąć w kierunku tych spraw, ale również, by po prostu z odwagą, tak jak już powiedziałam, oczywiście musicie przemyśleć, zaplanować i odważnie osiągnąć swoje zamierzone cele, żywo, pozytywnie myśląc, tutaj możecie rozwinąć te sprawy pomyślnie. Kochani, no jeśli macie oczywiście sprawy rozwodowe, to tutaj też dobry miesiąc do złożenia tych wniosków, tak, do sądu i no po prostu wzięcia spraw w swoje ręce, nie odkładania, tak, na zaś. Jeśli macie jakieś inne różne sprawy, tak, gdzie musicie na przykład wyjaśnić sprawy jakieś z partnerem, czy w pracy, czy z, no nie wiem, jakieś inne sprawy powyjaśniać, to tutaj też zdecydujcie się właśnie w listopadzie, by to zrobić, wyjaśnić wszelkie jakieś zaległe być może sprawy, które odkładaliście na później lub nie mieliście siły czy czasu ich rozwiązać. W listopadzie powinniście po prostu odważnie stawić tutaj wszelkim problemom czoła. Dziękuję bardzo bliźniętom i zapraszam wagi. Kochane wagi, skupcie się. Proszę o poradę dla wag na miesiąc listopad. 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 Proszę o poradę dla wag. O, tutaj mamy, kochani, pustelnika. I w przełożeniu kart, wow, cztery kielichy. Ciężka karta. Słuchajcie, kochani, jeśli nie macie energii, jesteście pesymistyczni, bez motywacji, rozczarowani, smutni, bez energii do działania, negatywnie myślący, pasywni, to powinniście raczej tutaj wstać, otrząsnąć się i zobaczyć, co podsuwa Wam los pod nos, tak? A nie wspominać tylko to, co się zakończyło, zburzyło, tylko wziąć tutaj sprawy właśnie na serio, te, które podsuwa Wam los. Powinniście zauważyć, co nowego może przyjść do Waszego życia, tak? Ponieważ tutaj ten kielich, być może nowa miłość, nowa znajomość, nowe jakieś przedsięwzięcia, nowe projekty, nowe pomysły, podsuwa Wam wręcz tutaj pod nos, tak? Sam. Właśnie los, które powinniście, czy przeznaczenie. Tutaj mamy pustelnika. Być może będziecie samotni, wycofani, wyizolowani tutaj w listopadzie, potrzebowali odsunąć się w spokoju, w ciszy, odnaleźć nową drogę, by nią pójść, tak? Nową ścieżkę działania, nowe rozwiązania na jakieś Wasze sprawy, problemy. Ale z mądrością właśnie takiego pustelnika, mędrca, staruszka, który ma już doświadczenia, ma pewną mądrość,
tutaj wymyśleć właśnie, co należy zrobić, co, jak należy dalej postępować, tak? Nowe pomysły, nowe projekty, nowe tutaj przedsięwzięcia i tak jak mówię, wstać z tej pasywnej tutaj fazy i działać, tak? Przemyśleć, pomyśleć, przeanalizować, ale później działać. Działać i po tym czasie właśnie przemyślenia samotnego, w samotności, tak? Tego dystansu jakby, tej takiej spokojnej fazy, powinniście, kochani, stare pozostawić za sobą i zacząć coś nowego, kochani. Tak? I po przemyśleniach oczywiście i po planach. Dziękuję wagom i zapraszam, kochani, wszystkie wodniki. Witam Was, kochane wodniki. Proszę o radę dla wodników na listopad. Proszę o wagę dla wodników na listopad. Proszę o wagę dla wodników, o radę dla wodników na listopad. Proszę o radę dla wodników na listopad. Dziękuję. Na podjęcie jakiejś decyzji, kochani, kochane wodniki. Widzicie, na dwoje babka wróżyła, macie być może jakiś wybór, powinniście podjąć decyzję, nie ciągnąć tego tak w nieskończoność, lub będziecie ciągnąć rzeczywiście dwie sroki za ogon, nie wiem, dwie prace, dwa przedsięwzięcia, dwa projekty, no nie daj Bóg dwóch partnerów, tak, bo to raczej jest taki układ trójkowy, którego Wam raczej nie życzę, ale niemniej jednak jest tutaj ważne w listopadzie, kochane wodniki, podjęcie jakiejś decyzji i dojrzałości, tak, by podjąć decyzję i stać murem za tą decyzją. Macie może dwie propozycje, dwa wybory, dwie prace, nie wiem, dwie ciekawe jakieś tutaj idee, dwa projekty. Jesteście ciekawi tych dwóch właśnie spraw. I nie umiecie się zdecydować, ale znaczy tutaj tak jakby myślicie, że uda Wam się ciągnąć te dwie sprawy za ogon, ale niestety powinniście, kochani, wykazać w listopadzie dojrzałość, by podjąć jakąś decyzję właśnie, tak? A nie mieć takie naiwne czy jakieś takie bardzo powierzchowne podejście do tych dwóch spraw, bo po prostu oczywiście ciągniecie, bawicie się tutaj tymi dwoma projektami, czy dwoma sprawami, czy dwoma partnerami, traktujecie to lekko, przygodowo, ale jeśli chcecie tutaj coś robić poważnie, to powinniście podjąć jakąś decyzję i mamy tutaj pazia mieczy. No uwaga, kochani, o coś należy zawalczyć, tak, ale uwaga na wszelkie prowokacje, na wszelkie jakieś awantury, kłótnie, by nie za bardzo tutaj się, nie wiem, wdać w jakieś właśnie, no, kłótnie po prostu, jakieś złą atmosferę, tak? By nie za dużo tutaj gadać, peplać, czy rozgadywać, co może spowodować ewentualnie jakieś problemy, jakieś no tutaj właśnie niepotrzebne dyferencje, tak? Dobrze, dziękuję, kochani, znakom powietrza i zapraszam teraz znaki, kochani, ognia, czyli barany, lwy i strzelce. Na początek żywiołu ognia witam barany. Kochane barany, oto dla Was porada na listopad. Proszę o poradę dla baranów na listopad. Proszę o poradę dla baranów na listopad. Proszę o poradę dla baranów na listopad. Dziękuję. O lala, kochane. Tutaj mamy w przełożeniu tą samą kartę już co u wodników, czyli
podjęcia jakiejś decyzji i mamy diabła, kochani. Jeśli bawicie się tutaj jakimiś dwoma partnerami, nie wiem, w trójkącie jesteście, tak? I tutaj poprzez, nie wiem, jakiś perwersyjny wręcz, manipulatywny seks, tak? Myślicie, że możecie się bawić tutaj tymi dwoma partnerami, czy tymi dwoma tutaj, nie wiem, kochankami, czy to raczej jest to no, w negatywie, czyli jakieś toksyczne, tak? Destrukcyjne. Kochani, też uwaga w listopadzie na wszelkie nałogi, na wszelkie kryminalne sprawy, by się w coś tutaj nie wpałętać, tak? Ponieważ będziecie za bardzo lekkomyślni lub naiwni lub nie będziecie brać tutaj sobie spraw na serio. Także uwaga, kochane barany, żeby się nie tutaj wtrążolić w jakieś sprawy kryminalne, w jakieś manipulacje, jakieś, nie wiem, przestępcze. Tutaj przedsięwzięcia, tak, sprawki, by nie manipulować tej seksem, nie manipulować emocjonalnie tutaj jakichś, nie wiem, partnerów, by nie no, wtrążolić się w jakieś problemy, tak. Także uwaga, podejmijcie lepiej poważnie jakieś decyzje, zastanówcie się, by nie mieć jakichś problemów po prostu, tak, by też nie manipulować za bardzo czy partnerów, czy kochanków, ponieważ mamy bardzo toksyczne barany u Was, destruktywne, manipulatywne energie w miesiącu listopadzie, także przestrzegam przed jakimiś negatywami, tak? Oczywiście też diabeł może mówić o jakichś transformacjach, które są niezbędne i podjęciu decyzji, barany, w miesiącu listopadzie. Dziękuję i zapraszam lwy. Wszystkie lwy, które tutaj słuchają tej wróżby, oto dla Was porada na miesiąc listopad. Proszę o poradę dla lwów na listopad. Proszę o poradę dla lwów na listopad. Więc mamy, kochane lwy, asa monet i królową monet. Wow, kochane, bardzo dobre karty lwy. Więc jakaś nowa szansa dla nowej pracy, dla nowych zarobków, dla finansów, tak? Nowe projekty, nowe być może kontrakty, nowe pomysły, nowe rozmowy kwalifikacyjne, nie wiem, awans, lepsze zarobki i królowa monet. Słuchajcie, musicie myśleć w listopadzie przede wszystkim o lepszej pracy, lepszych finansach, lepszych zarobkach. Skupić się, skoncentrować na pracy. No, jeśli nie szukacie pracy lub nie chcecie zmienić z różnych powodów, to skupić się na stabilnych związkach, relacjach, tak? Na ułożeniu stabilnych, nie wiem, związków partnerskich, gdzie tutaj poprzez stabilność, długotrwałość może coś się bardzo fajnego, poważnego, długotrwałego, solidnego, stabilnego tutaj w listopadzie dla Was rozwinąć, tak? Sama królowa monet myśli przecież o stabilnych relacjach, tak? Także życzę Wam tego, kochane lwy, i skoncentrujcie się właśnie na stabilności, na bezpieczeństwie egzystencjonalnym, finansowym, zawodowym lub w relacji. Dziękuję i zapraszam, kochanych strzelców. Proszę o poradę dla strzelców na listopad. Proszę o poradę dla strzelców na listopad. Dziękuję. Strzelce, tutaj mamy śmierć. Coś się może zakończy lub Wy coś zakończycie. Być może jakąś relację zakończycie lub będzie w relacji 10 kielichów miłości, w relacji jakaś ważna transformacja. Być może narodzi się na nowo jakaś piękna relacja, piękny związek, ale to, co stare, powinniście zostawić za sobą, zamknąć. Zamknąć ten rozdział jakiś stary, który się może niedobrze tutaj, nie wiem, toczył. I zacznijcie nowe, zacznijcie na nowo lub, nie wiem, nowy związek, nową relację lub na nowo
coś przy jakichś tutaj dużych zmianach, tak? No i tutaj zwiastuje w listopadzie rzeczywiście ta karta 10 kielichów po tej ewentualnej transformacji lub po zakończeniu starych różnych spraw i rozpoczęciu nowych. Tutaj prorokuje bardzo pozytywne zmiany w Waszych związkach, czy małżeństwie, czy relacjach. Ponieważ mamy 10 kielichów, czyli szczęście w miłości, szczęście w małżeństwie, szczęście w partnerstwie, szczęście w rodzinie, tak, spełnienie emocjonalne, czyli bardzo, bardzo pozytywne przemiany w listopadzie dla Was, strzelce. I dziękuję Wam serdecznie, dziękuję żywiołowi ognia i zapraszam, kochani, teraz żywioł wody. Żywioł wody, czyli raki, skorpiony i ryby. Zapraszam Was serdecznie. I jako pierwsze raki. Proszę o wskazówkę dla raków na listopad. Proszę o wskazówkę na raków na listopad. Proszę o wskazówkę dla raków na listopad. Dziękuję. O, wspaniałe karty. Król, buław i świat. Kochani, otworzy się nowa faza w Waszym życiu. Otworzy się coś nowego. Być może jest to też wyjazd za granicę lub przez internet znajdziecie jakieś projekty nowe za granicą, tak? Kochani, coś tutaj nowego się na pewno w Waszym życiu pojawi. Zamknijcie tą starą fazę i nie bójcie się odważnie coś tutaj nowego w listopadzie zacząć. Weźcie sprawy w swoje ręce. Macie króla buław, czyli odważnie brońcie i walczcie o swoje założone sobie cele. Odważnie walczcie o swoje, nie wiem, czy argumenty, czy swoje sprawy, czy tutaj wstańcie. Tak jak tutaj widzicie, ten król jest pasywny, siedzi jeszcze na tronie, ale wstaje i zaczyna aktywnie działać, tak? I walczy o swoje. No, być może nawet tutaj jakaś, nie wiem, jakiś romans, afera, bardziej seksualnie tutaj się może coś nowego wydarzyć, nowego tutaj coś ekscytującego, bo bardzo też silna seksualna chemia, tak, przyciąganie, może tutaj coś nowego się wykluje, o dużej chemii, o dużym przyciąganiu magnetyzującym wręcz. Także tutaj może coś się nowego narodzić, nowa miłość, gdzie będziecie poczujecie silne właśnie, silną chemię do partnera lub partnerki, no i zaczniecie coś nowego, tak? Jakiś nowy związek. Albo, tak jak mówię, walczcie o swoje nowe cele. Jeśli walczycie o nową pracę, nowy awans, nowe zarobki, no, nie wiem, chcecie założyć firmę, chcecie wyjechać za granicę do pracy, to bardzo, raki, sprzyja Wam miesiąc listopad do tego. Dziękuję rakom i zapraszam skorpiony. Proszę o poradę dla skorpionów na miesiąc listopad. Proszę o poradę, ta karta już mi chciała wypaść, więc 7 monet. No, jakiś powolny czas rozwoju, czekanie na rezultaty, przeczekanie na rezultaty, jeśli chodzi o posiane przez Was plony, tak? Jakaś praca, którą żeście tutaj zrobili, przyniesie rezultaty. Kochani, tutaj jest odejście od starych spraw również, zostawienie, pożegnanie się ze starymi sprawami, stare związki, nie wiem, relacje, stara praca i przeczekanie tutaj, co nowego się pojawi, tak? Jeśli, nie wiem, skorpiony, wysłaliście jakieś podanie o pracę, na przykład, tak? To trzeba tutaj przeczekać, czy to te podania o pracę przyniosą rezultaty, czy będziecie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Ale nie bójcie się nowych spraw i to, co posialiście jakby, tak? To przyniesie plony, to przyniesie rezultaty, tylko musicie bardzo mieć dużo cierpliwości, ponieważ 7 monet to powolny rozwój, powolne
tutaj bardzo te plony, tak? Do 7 nawet miesięcy mogą przynieść tutaj te plony. Nie wiem, wasza jakaś praca, wasza pilność, ale nie bójcie się zostawić starych spraw za sobą i płyńcie, jakby tutaj tak jak pokazane jest, płyńcie w nowe. Płyńcie w nowe idee, w nowy horyzont, tak? Nie bójcie się rozglądać tutaj, co nowego wam przyniesie los. I również proście o pomoc, jeśli taką potrzebujecie. Proście o pomoc znajomych, przyjaciół, nie wiem, ludzi, tak? Którzy mogą wam pomóc. No i do 7 miesięcy nawet, ale mówimy tutaj szczególnie o miesiącu listopadzie, będą jakieś rezultaty waszej pracy sumiennej, pilnej. Dobrze, dziękuję skorpionom i zapraszam kochane ryby. Proszę o... O, dziękuję już. Więc mamy 4 monety i w przełożeniu siłę. Kochani, przede wszystkim stabilność, kochane ryby, stabilność w sprawach finansowych, zawodowych, rodzinnych, związkowych, partnerskich, tak? Siła do przetrwania, siła, nie wiem, siła w walce o wasze stabilne jakieś tutaj sprawy. Czwórka to stabilność, tak? Widzicie tu, czy macie się kurczowo rękoma i nogami, również w głowie macie wasze stare struktury, o które musicie walczyć, które musicie, nie wiem, tutaj silnie trzymać, walczyć o nie, jeśli macie jakieś kryzysy, nie wiem, czy finansowe, czy zawodowe, czy partnerskie, musicie tutaj trzymać się mocno tych starych spraw i o nie walczyć, tak? Z siłą lwa i z łagodnością baranka powinniście tutaj zawalczyć o swoją egzystencję, o swoją stabilność, o swoje struktury, tak? Jeszcze tutaj mówi ta sprawa, by nie być raczej za skąpym, bo to jest też karta skąpca, by nie pokazać się w listopadzie, nie wiem, otoczeniu, czy rodzinie, czy nowym partnerom, partnerkom jako skąpiec. Też mówi tutaj karta lwa o dużej seksualności w listopadzie, która może przyjść nagle. Być może seksualność jest tutaj taka, nie wiem, taki impuls, że może wam pomóc sprawy seksualne, sprawy chemii, przyciągania do tutaj stabilności w partnerstwie, tak? Jeśli walczycie o partnerstwo, o przetrwanie jakiegoś małżeństwa. Uwaga też, żeby nie być za bardzo tutaj zlęknionym, że możecie wszystko stracić, czy nie wiem, przy podziale majątku na przykład, tak, żeby nie być za bardzo materialistycznym, nie wiem, przelęknionym, żeby nie przesadzać tutaj, tak. Oczywiście, jeśli macie jakieś nowe miłostki, nowe związki, nowe sprawy, to uwaga też, żeby być może nie bać się za bardzo puścić tego starego, tak? Jeśli tu poczujecie jakąś, nie wiem, seksualność, nowa relacja się rozwija, nie bójcie się puścić tego starego w wszechświat i zacząć coś nowego, ponieważ nieraz tutaj z tego przerażenia, lęku możecie się bać, tak? Wpaść w jakieś przesadne lęki, więc uwaga, by tutaj myśleć racjonalnie o po prostu stabilnych jakichś perspektywach. Dziękuję rybom i dziękuję również znakom wodnym i zapraszam znaki ziemskie, czyli żywioł ziemi i to są takie znaki jak byk, panna, koziorożec. Zapraszam was serdecznie i tutaj też będę wyciągała dla was porady, kochane znaki ziemskie. Najpierw zapraszam byki, kochane byki. Oto porada dla was z kart tarota na listopad. Proszę o kartę. Dziękuję. Także mamy tutaj rycerza buław, czyli jakaś akcja będzie, zawalczenie o swoje sprawy.
I mamy też, o tutaj już było takie coś, mamy pustelnika. Pustelnik, czyli przemyślenie spraw, którą dróżką, którą drogą, którą ścieżyną chcecie dalej pójść. Jakie macie plany na listopad? Jakie macie rozwiązania na wasze problemy ewentualnie? Co trzeba tutaj, nie wiem, przemyśleć, jaskrawo tutaj przeanalizować, tak? Szukacie nowych rozwiązań. Być może szukacie nowych, nie wiem, projektów, nowych pomysłów, nowych, nie wiem, spraw finansowych, zawodowych. Być może szukacie nowego partnera. Wszystko, co szukacie, wszystko jedno, co, tak? Co nowego szukacie lub musicie przemyśleć, naprawić. To powinniście wziąć tutaj sprawy w swoje ręce i potrzebna jest Wam energia, energiczność, akcja, potrzebne jest Wam działanie, zawalczenie odważne o swoje sprawy w miesiącu listopadzie, byki. Najpierw przemyśleć i później działać. Dziękuję bykom i zapraszam wszystkie panny. Proszę o poradę dla pannien na listopad. 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 Dziękuję. W przełożeniu mamy 6 kielichów. Być może żyjecie za bardzo wspomnieniami lub z jakimiś marzeniami dziecięcymi lub nie macie tutaj jeszcze wyzdrowionego swojego wewnętrznego dziecka. Też to może mówić, że musicie pracować nad swoim wewnętrznym dzieckiem. Jeśli na przykład coś Was triguje, jeśli coś Wam, nie wiem, tutaj, tak, to musicie ciężko pracować, mozolnie pracować, żeby wyleczyć tutaj jakieś rany z dzieciństwa lub to, co wspominacie, nie wiem, jeśli żyjecie tylko wspomnieniami jakimiś, tak, to musicie pracować nad tym, żeby to zamknąć i żeby pracować na swoją przyszłość. 7 monet znowu, czyli do 7 miesięcy coś może rozwinie się nowego. Jeśli teraz w listopadzie, kochane byki, zasiejecie tutaj ziarna, to przyniesie na pewno plony później, tak? Ale te plony będą stabilne i długotrwałe. Czyli zamknijcie swoją przeszłość i myślcie o przyszłości. Zapracujcie byki w listopadzie na swoją dobrą przyszłość, która przyniesie na pewno dobre rezultaty, jeśli teraz w listopadzie zaczniecie nad tym pilnie, mozolnie, sumiennie, rezolutnie pracować, tak? Także kochani, nie żyjcie wspomnieniami, nie żyjcie przeszłością, kochane byki, tylko skupcie się na rozwoju w przyszłości. I teraz panny. Zapraszam wszystkie panny. O, już tylko wymieniłam wasze kochane panny. Wasz znak, to już mi wyskoczyła karta. Więc tak, kochane panny, wow, podjęcie jakiejś decyzji dla was ważne, tak? Czyli nie szarżujcie już, nie żonglujcie tutaj dwoma sprawami, dwoma, nie wiem, partnerami, dwoma pracami, dwoma, nie wiem, jakimiś niewiadomymi, tylko podejmijcie dojrzale, konkretnie, skrupulatnie jakąś decyzję i ta decyzja będzie słuszna, będzie wspaniała, przyniesie Wam tutaj szczęście, przyniesie Wam pozytywny rozwój spraw i dobre rezultaty. Czyli kochane panny, podjęcie decyzji w miesiącu listopadzie jest tutaj kluczowe, tak? A nie szarżowanie sobie tutaj bezmyślne, powierzchowne dwoma sprawami. Podjęcie tej decyzji przyniesie Wam szczęście i pozytywny rozwój spraw. Dziękuję pannom. I zapraszam ostatni znak ziemski, koziorożce. Proszę o... O, już mi wypadła karta koziorożce dla Was. O, kochani, mamy to samo. Czyli tutaj mamy najpierw pustelnika, czyli przemyślcie sobie skrupulatnie, analitycznie swoje sprawy lub znajdźcie tutaj rozwiązanie na swoje problemy i weźcie sprawę w swoje ręce. Walczcie, walczcie o to, by tutaj, nie wiem, rozwiązać Wasze problemy, czy zawalczcie o nową pracę, zawalczcie o nową, nie wiem, miłość, nowego partnera, nowy związek.
Zawalczcie tutaj odważnie o swoje sprawy, kochani, w listopadzie. Nie odkładajcie już tego na później, tylko działajcie, działajcie. Najpierw przemyśleć, przeanalizować, wymyśleć, tak, nowy plan działania i tutaj działajcie, kochani, a przyniesie Wam to piękne rezultaty. Być może też poznacie kogoś, jeśli jesteście singlami, bo też pustelnik jest kartą panny i kartą singli. No, szczególnie to jest też znak oczywiście ziemski, karta przemyślenia, czyli myślenia głową, tak? Tak jak zresztą to jest specyficzne dla żywiołu ziemskiego. Tutaj macie, kochani, mędrca, który szuka nowej ścieżki życia, nowych, nie wiem, jakichś rozwiązań dla siebie, nowych pomysłów i tutaj być może nowego partnera. Będzie tutaj bardzo gorąco nawet się działo. Jeśli znajdziecie nowego partnera, nowe szczęście w miłości, to zacznie się to bardzo gorąco, ponieważ mamy tutaj rycerza buław, tak? Czyli bardzo gorąco może się tutaj seksualnie coś zadziać, kochane koziorożce. Także działajcie, macie bardzo dobre karty. No, ciekawe, ciekawe te porady dla wszystkich znaków zodiaku. Każdy może wziąć sobie coś dla siebie, przemyśleć jeszcze raz, przesłuchać jeszcze raz. Pamiętajcie, wysłuchajcie dwa znaki, czyli znak słoneczny, to jest od daty urodzenia i znak ascendentu swojego, tak? I wtedy te dwie kombinacje tych dwóch znaków dopiero mogą dać Wam pełny obraz, pełną poradę, radę, wspaniałe, konstruktywne wskazówki na miesiąc listopad. Dziękuję Wam serdecznie za Wasz czas. Pamiętajcie, piszcie komentarze, lajkujcie z kciuszkiem w górę, subskrybujcie, zasubskrybujcie mój kanał, żebyście zostali tutaj z nami. Jest nas już bardzo dużo, 5600 subskrybentów, czyli dołącz do nas, napisz mi komentarz, bardzo się będę cieszyła. I jeśli potrzebujesz wróżbę indywidualną, napisz mi e-maila. Do usłyszenia, kochane znaki zodiaku. Do usłyszenia już wkrótce.